Siemanko, dzisiaj taki troszeczkę inny format wideo. Zrobimy mały unboxing, unpacking książki, którą sobie ostatnio kupiłem. Wydaną specjalnie na 30-letnią rocznicę twórczości Blizzarda. Blizzard Forging Worlds – Stories Behind the Art of Blizzard Entertainment. Krótki opis książki mówi, że aby uczcić 30. rocznicę Blizzarda, wspaniała retrospektywa kunsztu Blizzarda i wpływu, jaki studio wywarło na historię gier. Od 30 lat Blizzard przesuwa granice i przełamuje oczekiwania co do tego, co oznacza rysowanie w grach wideo. I wszyscy o tym wiemy. Ja uwielbiam blizzardowskie cinematiki, grafiki, rysunki. Wszystkie moje w sumie wallpapers na kompie albo to są z Wiedźmina, albo z Warcrafta, bo sami artyści tam zaangażowani są zajebiści, co tu dużo gadać. Kocham Blizzarda, pewnie już o tym wiecie, kocham Warcrafta, ich lore, wszystko co jest związane z Warcraftem, a szczególnie właśnie grafiki. Zbieram artbooki z wielu gier, które mnie kręcą, z filmów i tak dalej, ale najwięcej chyba artbooków, jakie mam, to są właśnie z Warcrafta. I ta książka jest zajebista, warta polecenia, jest duża, ciężka i naprawdę dla kogoś, kto jest takim fanem Warcrafta, to jest chyba must have pozycja na twojej półce. Zajrzyjcie za kulisy, jak sztuka ewoluowała w Blizzardzie i poznajcie niektórych artystów, którzy ukształtowali styl i zasięgi Blizzarda do tego, czym jest dzisiaj. Dowiedzcie się, w jaki sposób grafika przenikała się między zespołami zajmującymi się grami i jak oddolne ruchy fanów zainspirowały niektóre z najbardziej kultowych grafik Blizzarda. Dzięki spostrzeżeniom ponad 50 artystów, animatorów, projektantów i gawędziarzy, to obszerne kompendium jest dla fanów ostatecznym kluczem do królestwa trzech dekad kunsztu Blizzarda. Powiem wam, że nie zawiodłem się. Książka raz, że jest wypełniona wiedzą na temat właśnie wszystkich projektów Blizzarda, nawet tych upadłych, które nie zostały zrealizowane. Zawiera całą historię powstania gier, ich początkowych projektów do finałowych grafik. Poza tą ciekawą treścią i ciekawymi rozdziałami jest też także naszpikowana, napakowana świetnymi grafikami, po prostu uczta dla oka. I dla mnie osobiście mega wartościowa rzecz, bo na takich rzeczach uczyłem się też rysować. Podczas szybkiej i takiej dość wybiórczej jeszcze lektury tej książki dowiedziałem się na przykład, pewnie może jacyś gracze o tym wiedzieli wcześniej, ja nie, bo nie gram na przykład w Overwatch, ale w Overwatchu kilka postaci, które są dostępne w grze, są to postacie, które są zbudowane na kanwie postaci z gier z przeszłości, jak na przykład StarCraft, pierwszej wersji i tak dalej, ale też na podstawie gier, które nie wyszły ze stajni do publicznego użytku. To jest ciekawe. Jakie to są postacie, które to są osobniki i jakie projekty, to sobie przeczytacie sami w tej książce. Mega fajna pozycja, nie będę was zanudzał, to było tylko króciutkie takie review. Fajna książka, zajebiście wydana. Nie widziałem jeszcze książki z Blizzarda źle wydanej, a szczególnie właśnie z wydawnictwa Titan Books. Do tego jeszcze taka trochę gorzka wiadomość, że ta książka na oficjalnej stronie Blizzarda kosztuje 40 funtów. Czy jest to dużo, czy mało? Dałbym więcej za konkretnego artbooka, ale ta książka na stronie Blizzarda kosztuje 40 funtów, a u innych sprzedawców online możecie ją kupić za 25. Ja ją kupiłem chyba za 25 czy za 28. I to w sumie będzie tyle. Szybkie review. Polecam książkę. Jeśli jeszcze nie macie na półce, naprawdę to jest coś, czego nie będziecie żałowali, jeśli sobie kupicie. Tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i live long and prosper.